Mija dzień, koleżko. Chłopco wleciał do wanny. Uda się coś tu... Chyba ginę. Zacząłem się wspinać po ścianie. Spider-Man, Spider-Man. Przykro mi. Wojciech! Chyba w ogóle blokujesz mi wszystko! Pysz, Spider-Man! Witaj, Wojciech, co ty tu robisz, stary? Siło! O, ginę! Gonią mnie! O, teraz daj ewidentnie... O, nie, pomocy! No goni mnie ten gej, no! Zostaw mnie, o! Mike Wazowski! Dobra, tego... Piszę na czacie, elo. Lewitujący garnek. O! Nie gram w to. Czy to byłaś ty? Jak lew, ale boli! Tam się wchodziło tymi kanałami, no ja pier... Dni Haranu są policzone. Jak mija dzień, koleżko? Pizda. No, siema. Chłopco wleciał do wanny. Tak miał być, tak właśnie miał być. Witam was w kolejnym odcinku z Dying Light. Jak mi tego brakowało. Pozwól, że jeszcze tobie strzelę headshota. Co ty robisz? To chyba, stary, to nie jest najlepszy pomysł. Nie rób tego, nie skacz, bo jeszcze masz całe życie przed sobą. Znaczy, w sumie to już nie. Dobra, giń, frajerze. Powiedziałem coś. O. To on jeszcze żyje, no przecież to jest niemożliwe. Idę po ciebie, śmieciu, rozumiesz? Idę! O! Jego zwłoki zniknęły! Dobra, tego nie było. Witam was w kolejnym odcinku z Dying Light. Wybaczcie tą ostatnią przerwę od ostatniego filmu, ale przez ostatni tydzień musiałem się opiekować papugą i mówię teraz tutaj w 100% poważnie. What the fuck? No cóż, musiałem... Pojebacie! No cóż, musiałem wypełnić swoją powinność prawdziwego strażnika zoo. Ale już powracam do tego przepięknego miasta, jakim jest Haran. Aby je wyzwolić, tak? Obecnie jedynym celem, jaki mamy, to udanie się tutaj do doktora Camdena i odniesienie mu tych próbek. Ale zanim to zrobimy, klasycznie musimy zmienić strój. Dlatego to właśnie zrobimy. No jako, że udajemy się do doktorka, to myślę, że strój zbiegłego pacjenta ze szpitala psychiatrycznego idealnie się tutaj nada. Dlatego bierzemy go, no i cóż, wychodzimy stąd, lecimy w stronę doktora Camdena, zobaczymy, czy on będzie w stanie nam pomóc. Bo tak szczerze, po ostatnich akcjach, które się tutaj wydarzyły, no cóż. Nadzieja to jest ostatnia rzecz, jaka nam pozostała. O, nadzieja, że może Camdenowi uda się coś tutaj... Dobra, nie grałem w tę grę pół roku, tak? Jakby mogą mi się zdarzyć małe tutaj pomyłki. Wydupcaj stąd, powiedziałem coś. Także, no cóż, obecnie pozostaje nam jedynie wierzyć w to, że Camdenowi uda się coś tutaj odkryć. Tu w ogóle mamy jakąś strefę kwarantanny, ale tak średnio ona mnie obchodzi teraz. Człowieku, ja nie mam czasu na takie rzeczy. Są szale ludzkości na szali... Czyli co? W sensie wiesz, o co chodzi, chyba już przebiegł mój cel. Halo, doktor Camden, gdzie jesteś, frajerze? Ty, gdzie on jest? Ty, w ogóle ja w złą stronę pobiegłem, jak ja to zrobiłem, nie mam pojęcia, czy ja... Smarry, już myślałem, że umarłem. Dobra, nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem, że pobiegłem kompletnie w złą stronę, no ale dobra. Dobra, tutaj mamy tą placówkę doktora Camdena, tylko jak się dostać do środka, czy ja mam... O, siemano, frajerze, o... Hej, pozwól, że rozpłatam ci czaszkę na milion małych kawałeczków. Tak jest. Czyli co, tutaj będą ludzie Raisa, no ewidentnie. Witam bardzo serdecznie. O, to jest zombie, dobra, dobrze wiedzieć. Jeszcze ze mną nie skończyłeś, człowieku, my nawet nie zaczęliśmy. Gdzie jesteś, skurweseno? Idę po ciebie. Dobra, chwila, jak ja mam tam wejść? Zanieść próbki tkanek. No wątpię, żeby wejście było tutaj, chyba od dołu normalnie mogę wejść. Tak mi się wydaje, że tak powinno być. Dlatego spróbujmy się dostać tutaj na dół. Witam bardzo serdecznie. Doktor Camden, jesteś tutaj? Siemano. Chłopie. O, tak jak mówiłem, nawet nie zaczęliśmy. Tak się tu wturlałem bedasowo. Widzę pana przez kamery monitoringu i mogę mówić do pana przez interkom. Okej. To ja, nazywam się Crane. To ja, Crane na Kadziwigi. Na najniższe piętro. Jasne. Jasne, ale nie ostrzegłeś mnie, że tutaj są kurwa ludzie Raisa. On się z nimi zaprzyjaźnił jak nic. Na pewno chce mnie wprowadzić w jakąś pułapkę. Już czuję ten spisek. Wzywaj tą windę. No jedziemy chyba dalej, tak mi się wydaje. Trzymam mój miecz świetlny w razie jakiegoś wypadku. Tutaj nigdy nie wiadomo. W sumie mógłbym go naprawić. Cyk. 6 napraw masz ta broń. Całkiem nieźle. No szybciej z tą windą, kurwa. Dobra, które piętro, nie mam pojęcia, ale klikaj mnie to gówno. No i cóż, jedziemy. Nie mogę się ruszyć, nie mam pojęcia. Dzięki badaniom Zira, doktor Camden będzie naprawdę miał szansę opracowania leku. No miejmy nadzieję, że będzie miał szansę. Jak spojrzy na te badania i powie: nie, stary, jednak tego nie dotykam, to będzie problem. I mówią,
mówiąc o tym, że dostawaliśmy od GRE niezłe pieniądze. Jak to? Przy okazji, ja też. Jesteśmy na rezerwie zasilania, więc wszystko działa ledwo, ledwo. Potrzebowałem energii do mojego ostatniego eksperymentu. Generatory przegrzały się i Co? O czym ty gadasz? Halo? Doktorku? Chyba ginę. Co się stało? Otwórz drzwi windy. Halo, wypuśćcie mnie stąd. Aha, no to zajebiście, nie? Dzięki za otworzenie drzwi. Super, świetnie. Zawsze wszystko muszę sam robić. Otwieraj to. Że nie ma mi pan za złe tych wspominek. Minęło już sporo tygodni, odkąd miałem okazję porozmawiać osobiście z żywym człowiekiem. What the fuck? Ja też, stary, ja też. Giń! Dobra, nieważne, znowu mam zaćmę i gówno widzę, ale no cóż. Witam cię, przyjacielu, co ty tu robisz? No ale skoro cały budynek jest opanowany przez zombie. Aha, drzwi prowadzące na główny tak, gdzie jest doktor Campbell? Możesz tylko ręcznie. Musi pan dotrzeć do biura ochrony i użyć przełącznika. Już lecę. To, what the fuck, zacząłem się wspinać po ścianie. Spider-Man, Spider-Man, to złodejwyr, Spider-Ken. Eś! Dobra, nie mam pojęcia, co to miał być. Ale cóż, musimy przeszukać chyba te pokoje. Co ja mam zrobić? Znajdź sposób na dotarcie do Camdena. No dobra, Camden, gdzie jesteś? Jebać gaśnicę. Halo, co to za dźwięki? Co tutaj mlaska? Aha, no tak, ty przyjacielu, pozwól, że ci zmiażdżę głowę. Dobra, chyba mamy wejść tym wentylem, tak mi się wydaje, także idziemy. Nie, szczur! Mój przyjaciel, co on tu robi? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale zemszczę się za to, co mu zrobiliście. The fuck? Wy bezduszne skurwysyny. Idę po was, oto ja, Kyle Crane na Gadźwigór. Witaj, panie ochroniarzu chyba, chociaż nie jestem pewien, ale giń! Jeszcze zajął się płomieniami, oh yeah. Dobra, chyba tutaj wszystko, co my tutaj mamy? Karta magnetyczna. Karta magnetyczna na pewno nam się przyda. Otwieramy te drzwi, znajdź sposób na dotarcie do Camdena. Czy ja mam sobie teraz jakoś otworzyć... Aha, tutaj mam otworzyć te drzwi, no ta... Dobra, czaję się, mamo. O, ty szmat! To. Głównym korytarzem. Laboratorium jest po lewej. Po lewej? Że tam? Z doktorem Zirem zostałem w strefie objętej kwarantanną, aby pracować nad lekiem. Wie pan, kto miał nas ochraniać? Kadir Sulejman. Raiz we własnej osobie. Ale jak to jest możliwe? To im wyszło, nie ma co. To im wyszło, no ogólnie to wszystko im zajebiście wyszło. Obecnie cały świat ich nienawidzi. A cały Haran jest pogrążony w chaosie. A jedyny dobrze, pracownik GRE próbuje to wszystko naprawić. Salę odkażania. Wejście jest po prawej. W sensie były pracownik przynajmniej. Jednak zmarł brat Raisa, rozpętało się istne piekło. Raiz zmienił się z osobnika o potwornych skłonnościach w potwora pełną gębą. Ach. Ale jak to? Dobra, w tym pokoju chyba już nic nie ma. Przez te drzwi nie przejdę. Ewidentnie mam iść gdzieś tutaj. Aby otworzyć drzwi, musi pan przejść procedurę odkażania. Ale to się nie uda bez pełnego zasilania. Czyli trzeba zająć się generatorami. God damn. Proszę tak zwykle iść, coś. Jak pan tam dotrze, powiem co dalej. Proszę iść do biur. Zajmę się tym. Zir i ja dotarliśmy w bezpieczne miejsce przy pomocy agenta GRE. Ale gdzie? Człowieka podobnego do pana. Człowieka agent, podobnego do mnie? Agent, który nam pomagał, miał się ewakuować wraz z nami. Ale skoro obaj z Zirem tu utknęliśmy, może pan odgadnąć, jak nam poszło. Okej. Teraz proszę o nadzwyczajną ostrożność. Nie usuwałem zarażonych z tej części budynku, bo nie miałem po co tam wchodzić. Dobra, otwieraj drzwi, ty śmieciu, gdzieś bo cię zniszczę. Gdzieś rozdzieliliśmy się, ale udało mi się dotrzeć do tej kliniki. Otwórz te drzwi! Jak pracować nad lekiem. Uwaga! Otwieram drzwi! No w końcu, po 38 latach czekania, no ja pierdolę, ileż można czekać. Otwieraj to gówno, ja tam wchodzę. Okej. Okay. Szybko poszło. Wtopili się w grupę Brekena. Też bym tam był, gdybym tylko zdołał do nich dotrzeć. Przykro mi, ale jedyna droga do pomieszczenia generatorów... Co tu się stało? Chłop do mnie gada, człowieku, jestem w zaświatach, a on gada do mnie, rozumiesz? Ty, no co? Co tu się odjebało? Pomocy! O, na jakim etapie jestem? Czy ja muszę znowu... Aha, dobra, to jest to... Czemu ja eksplodowałem? Czy to butla tego kolesia w tym hazmat sucie eksplodowała? Czy Bogusław tu... Co tu kurwa było? Dobra, nie mam pojęcia, człowieku. Nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło. Ale idziemy dalej. No cóż. O! Aha, bo tu jest Bogusław za ścianą i on mi eksplodował chyba. Co za gówno? Nie wytrzymam, przysięgam. Ta gra mnie nienawidzi. Wiedziałem od samego początku. No ty szmato, gin.
Nie ma co ufać, nie ma co ufać nikomu tutaj w tym mieście, przysięgam. Gincie, nieudacznicy. Człowieku, what the fuck? Jaka rzeź, ja jestem przepotężny, przysięgam. Dobra, czy ja mam czegoś tutaj szukać? Skorzystaj z kanałów wentylacyjnych, what the fuck? Tak zwanych wentyli? No dobra, niech będzie. Chycaj tam do góry, dźwigur. Lecimy, lecimy po doktorka, tak? Lecimy po doktorka. Chyba muszę iść jakoś w tą... Ty, a co jest tutaj? Czy to jest po prostu inne wejście? Chyba, chociaż nie wiem. Ewidentnie mamy iść tutaj. What the fuck? Co tutaj drze mordę? Nie mam pojęcia, ale lecimy wzdłuż tych rur. O kurwa, Wojciech! Co ty tu robisz? Jakim cudem oni go tutaj zamknęli? Podejrzane. Siemano, przyjacielu, czy ty żyjesz? Chyba nie, ale chyba brakujesz mi przejście... Chyba w ogóle blokujesz mi wszystko! Ej, nie mogę się ruszyć! Dobra, okej, okay. Spokojnie. Troszeczkę spanikowałem, ha. Ale na szczęście udało nam się wydostać. What the fuck, co to jest za miejsce? Nie mam pojęcia, ale tu wszyscy giną. Chyba mam się poruszać po tych... O, what the fuck? Po tych wystających elementach. Wątpię, żebym mógł wejść w ten podejrzany dym. Ale chwila, w którą stronę... O, what the fuck? No tak jak mówiłem. Czy ja mam iść tam? Ale przecież tu są zamknięte drzwi, to jak ja mam się tu przedostać? Halo, wypuśćcie mnie, ty szmato! Umieraj, umieraj. Ty, no chwila, co? Opuść ciężar? Po co ja mam to zrobić? Tu jest dziurwa! Dobrze, że jakimś przypadkiem udało mi się to... What the fuck? Dobrze, że jakimś przypadkiem udało mi się to znaleźć, bo bym pewnie tego szukał pół roku. No ale dobra, udało nam się przejść. Co my mamy tutaj? Siemano, Bartosz, co tam u ciebie, stary? Kopelat! Strzelam, że te butle nie są tutaj wcale przypadkowo i że mogę z nich skorzystać, to na pewno. Tylko nie za bardzo wiem, czy to ma sens, czy one jakoś większe obrażenia zadają dla Bartosza. Przecież on jest, kurwa, niezniszczalny i tak. Chodź tu, frajerze, tyś. Czy to eksploduje w tym stuleciu? Miejmy na taką nadzieję. Ale Bartosz nadal żyje. Bartosz nadal żyje niedobrze. Szybko eksploduj, frajerze. Eksploduj. Ty też byś mógł eksplodować, szczerze mówiąc. Chodź tutaj, Bartosz. Chodź tutaj, przyjacielu, chodź. Pozwól, że... Iś, Spider-Man. Ty, no przecież on jest niezniszczalny, przysięgam. Dobra, odpal to gówno przy okazji. Ja go muszę zniszczyć w starym, tradycyjnym stylu. Chodź tu, Bartosz. Szybki pojedynek. Szybki pojedynek z moim Nemesis. I szybki pojedynek został zwyciężony, możemy chyba iść dalej. Tak mi się wydaje, ale jeszcze na wszelki wypadek otworzyłbym te drzwi, nie mam pojęcia po co. Ale kto wie, może wyjście nam się kiedyś przyda. Ale póki co mamy ewidentnie iść tutaj. Siemano, witam bardzo serdecznie. Doktorze Camden, gdzie jesteś? Mam iść tam, nie mam pojęcia czemu tam jest tyle zombie. Ale jakiś granat odłamkowy mógłby tam polecieć, tak? Albo dwa. Gincie, frajerzy. Nie eksplodują kiedyś? Halo, proszę umierać. Ale te granaty to jest gówno. Nie mogę, no nie mogę. Dobra, a stąd wydupcam. Wcale nawet tutaj mam nie być. Ponieważ mam wyjść tutaj i tutaj coś mam zrobić. Odpalić te generatory. Czy ja mam wszystkie odpalić? Chyba tak. Dobra. Klik. Dobra robota. I ten chyba teraz nie działa. Z powrotem do sali odkażania. Okej, okay, ale to chyba nieistotne w takim razie. Że nawet gdyby Zir mógł opuścić strefę kwarantanny, nie zrobiłby tego. Tak jak ten agent czuł silną potrzebę pomagania ludziom. Witaj, Wojciech. Co ty tu robisz, stary? Nie mam pojęcia, ale czy ja bym go po prostu zastrzelić? Szybko poszło. Wojciech, wybacz mi za to full auto, prosto w pysk, no ale cóż. Zasługiwałeś na nie w 100%. Ja idę... ja idę dalej, rozumiesz? Idę dalej. Doktorze Camden, gdzie jesteś? Proszę nacisnąć odpalaj to gówno. Przy drzwiach, by rozpocząć procedurę. Dobrze, rozpoczynamy procedurę odkażania. Ale człowieku, jestem zarażony wirusem. Przecież mnie nie przepuści. Chyba. A może mnie uleczy? Poczekaj, przyjacielu, zaraz się tobą zajmę. Kto tam żyga? Aha, no to ich odkaziło. O! Czemu ja ginę? Co tu się wydarzyło? Dobra, nie mam pojęcia, ale otwieraj te drzwi. Halo. O. Doskonale, witam. Teraz może pan wejść. Dzięki, stary, dzięki za pozwolenie. Ty, what the fuck, przecież tu są jakieś cele normalnie tu na bank. No bank testowali tutaj tego wirusa, ja nie widzę innej opcji. No, doktor Camden odpowiada za jego stworzenie. Ja już znam te sztuczki, rozumiesz, otwieraj te drzwi. Idę po ciebie, doktorku. Halo, jest to kto? Doktorku? O. Crane. No to jak ja dźwigur. Jak miło pana dłoń. Poproszę teraz te próbki tkanek, dobrze? I on teraz jeb do śmietnika. Doktorze, zerknie pan na tę fotkę? Chwila, już moment. Jaką fotkę? O czym gada? The fuck is going on? Nie mam pojęcia, ale na pewno zaraz wszyscy zginiemy. Już to czuję. Dobrze, teraz musimy zaczekać. To potrwa jakiś czas. To co pan do mnie mówił?
Hej, to on, to ten agent GRE, o którym panu mówiłem. Jak on się nazywał? Amir. Tak, tak, Amir. Amir był agentem GRE? Bo to... Skąd w ogóle ma pan to zdjęcie? Mieliśmy wspólną znajomą. Próbki są wciąż Jak to jest dobre. Możliwe? Doskonale. Z odrobiną szczęścia pana wyprawa nie pójdzie na marne. Gdzie jest reszta danych tak przy okazji? Wiem, że Zir przygotował dwa pakiety. Wrócimy do tego później, doktorze. Teraz mam do pogadania z kilkoma dupkami z GRE. GRE? Niech się pan przy nich pilnuje. Ich dobra opinia to piramidalne kłamstwo. Ci ludzie to zgraja kłamliwych łajdaków bez serca. Dokładnie. Wiem, doktorze. I dziękuję. A ja jestem jednym z nich. Ale ty jeszcze o tym nie wiesz, ty śmieciu. Ale no cóż, Amir też był jednym z nich i ja też o tym nie wiedziałem. Ty, what the fuck? Dobra, to była ostatnia rzecz, jakiej mógłbym się spodziewać. Cóż, Jade miała do mnie problem, że byłem agentem GRE i jakim cudem ja nie rozpoznałem Amira na samym starcie. No przecież to jest niemożliwe. Chociaż musieliśmy uczęszczać do tego samego chyba, że... Bo że on wiedział, że się znaczy, że opadam na spadochronie i że miałem mu pomóc w jego akcji, dlatego po mnie przyszedł. Tylko, że no cóż, zapłacił za to życiem. Spotkałem Camdena. Przyjrzał się próbkom zarażonych tkanek, nad którymi pracował Zir i twierdzi, że jest nadzieja na opracowanie leku, jeśli dostanie resztę zapisków Zira. Jeśli dostanie, a co jeśli ich nie dostanie? Panie Crane, muszę powtórzyć. Panie Dźwigur! Pan pilnuje swoich pleców, frontu i obu boków w kontaktach z tymi draniami z GRE. Wykiwają pana przy najmniejszej okazji. Wiem, doktorze. Będę ostrożny. Wiem, doktorku, zaraz, kurwa, ginę! Gonią mnie! Goni mnie Andrzej chyba, albo nie? No czemu mi pokazał... What the fuck? O, teraz to ewidentnie... O! Jebany pająk! Nie, dobra, nie, ja mam arachnofobię, stąd spierdala. Nie, pomocy! Dobra, szybko do domu. Szybko trzeba się skontaktować z Gierem, mam nadzieję, że oni mnie obronią przed Andrzejem. Jak gdzie ja pobiegłem, nie mam pojęcia, ale wypuśćcie mnie stąd. No goni mnie ten gej, no zostaw mnie, o! Dobra, chyba mam wejść na tą wieżę, tak mi się wydaje, hits. O, czy aż tak wysoko? Nie mam pojęcia, ale tu jest flaga, dzięki. Chyba nie aż tak wysoko, chyba mam wejść tutaj. Troy, przekazałem próbki doktorowi Camdenowi. Teraz pomówię z GRE. A co masz zamiar im powiedzieć? Niech się pierdolą. Do zobaczenia później, Troy. To Crane, odbiór. Odbiór? Kyle Crane, słyszysz mnie, czyż nie? No, Rice, gdzie jesteś? On pracuje dla GRE. A gdzie powinienem być? Na szczycie mojej własnej wieży. Oczywiście nie jest jeszcze gotowa. Co? Wciąż jest jednak monumentem ku czci chaosu. Entropii. Tego, że człowiek jest swoim własnym panem. Zabiję cię! Za to, co zrobiłeś, Jade! Za wszystko! Zamorduję cię, skurwysynu! Tak jest! Liczę na taką z tym psychopatą! Widzisz, ja i ty toczymy wojnę. Wojnę opartą na przeciwstawnych filozofiach. Wojnę o to, kto ma rację. Dalej, Crane, chodź tu. Staw mi czoło. Co to wy, Amerykanie, lubicie powtarzać? Wyzywam cię. Wiesz co? Zapomnij! Nie masz żadnej wojny! Jest tylko twój posrany punkt widzenia! Idź do diabła! O, nie pójdę do diabła. Wkrótce jednak opuszczę Haran. Rozumiesz, dogadałem się z naszymi braćmi z GRE. Użyłem twojego osobistego komunikatora. Wiedzą, że mam wszystkie dane doktora Zira. Nazwali je kluczami do królestwa. Niedługo pojawi się helikopter i zabierze mnie stąd. Wyobraź sobie szkody, jakie uda mi się wyrządzić poza tym miejscem. Oczywiście, jeśli wydaje ci się, że możesz mnie powstrzymać. Ty pieprznięty skurwysynu! To właśnie chciałem usłyszeć. Chodź i znajdź mnie, Crane. Skończmy to, co zaczęliśmy. No i znajdę cię, ty skurwysynu. 3:37, 8:09, oh, the fuck. Jak ten czas zapierdala tej. Czy to jest niemożliwe? Ewakuacja, staw czoło Rajsowi na szczycie budynku. Jak, czy to jest ostatnia misja? To jest niemożliwe, jak mam stawić czoła Rajsowi? Już, teraz? Nie, to jest niemożliwe. Niemożliwe, ponieważ tutaj jest jeszcze kłyścik poboczny. Oh yeah. Już tam lecę. No cóż, na Rajsa w końcu przyjdzie pora, tak? To jest nieuniknione, nie zostawię go tak. Szczególnie potem jak traktował Jade. Nie mogę tego zrobić. Witam bardzo serdecznie. Czy ktoś tutaj dla mnie ma questika? Na przykład ty, przyjacielu? Ty, dwa questy tu są masz. Ty ciekawe, czy jeszcze w slumsach są jakieś zadania? Tu chyba nic nie ma. Nie mam pojęcia, człowieku, ale Tarik, co tam u ciebie? Po prostu przyszedł. Mało co w ogóle mówi, a jak już coś powie, to są to dziwaczne rzeczy. Często wspomina o kimś imieniem Mike. Miał ze sobą tylko dyktafon, nic więcej, naprawdę. A ten koleś, Mike, to chyba jego brat.
Dzieciak mówi, że go gdzieś zostawił. Chciał, żebym po niego poszedł, ale wątpię, żebym był w stanie. Jest zbyt niebezpiecznie, żeby zabrać go ze sobą, a nie chcę go tu samego zostawiać. Wiesz, gdzie mieszkał? Dolma Street, numer 11/2. Dobra, może się temu przyjrzę. Zatrzymaj dyktafon. Może pomoże ci odkryć, co tam się stało. Mike Wazowski? Taką mam nadzieję. Halo, z tą babą już nie mogę pogadać? Czemu? What the fuck? Czy ja tu miałem wybór, czy chcę z babą, czy z chłopem gadać? Czy to był jeden quest? Dobra, nie mam pojęcia, co się dzieje, idę spać. Wydawało mi się, że jeszcze z nią mogę pogadać, ale widocznie chyba nie. Dobra, ścigając przeszłość, zadanie jest oczywiście na drugim końcu mapy. Klasyczak. Dobra, ale nacisnąłem. Przecież ja ginę jak największy frajer. No przecież to jest niemożliwe. Nie byłem aż tak wysoko, żeby nie być w stanie wykonać tego. Co ja robię? Piszę na czacie, elo. Dobra, zaraz nie wytrzymam, przysięgam. Dawno nie grałem, tak? Dawno nie grałem. Dobra, jesteśmy na miejscówce, mam się dostać gdzieś tutaj, chyba tymi drzwiami, halo? Puk, puk. Jest tutaj kto? Witam bardzo serdecznie. Dlaczego mam iść na górę czy na dół? Na górę mam iść, to idziemy na dół, wiadomo. Otwieraj te drzwi, szmato. Co mamy tutaj? Gazę, zajebiście. A tutaj mamy piwnicę, co? Czemu jest pokój pierwszy w piwnicy? O co tu chodzi? Nie wiem, ale totalnie dziwny jest ten budynek. Podejrzany przede wszystkim. Ale czy ja mogę coś tutaj znaleźć? What the fuck? Ktoś tu nie żyje. Chyba, taką mam nadzieję przynajmniej. Tak jest. Dobra, nic tu nie ma, zajebiście. Super, świetnie, że tutaj przyszedłem. Dobra, idziemy do góry, tak jak gra nam każe. No i zobaczmy, co my mamy tutaj. Mamy tutaj na pewno wytrych i mamy tutaj pokój numer 1 chyba. Kolejny wytrych, zajebiście. Jest tutaj cokolwiek ciekawego? Kolejne wytrychy. Jakiś pokój w remoncie. Gdzie jest Mike? Halo, Mike. Mike Wazowski. Halo, Mike, jesteś tutaj? Mike, szukaj mieszkania. No to jest chyba to mieszkanie, które mam szukać. Ale kim jest Mike? Coś czuję, że Mike się przemienił już pewnie w Grzesia. I zaraz będzie dar mordę. Zobaczmy, co nagrał. Bo nie? Halo? Detektyw Dooley i jego asystent rozpoczynają poszukiwania. Zaginiona osoba z ulicy Dolma. Ej, no, musisz mi pomóc. Taty nie ma już cały dzień. Ej, no, musimy go znaleźć. Osoba poszukiwana wyszła jak zwykle po jedzenie, po czym w tajemniczych okolicznościach zaginęła. Detektywi Mike i Tom Dooley zostali wysłani na poszukiwanie śladów w innych mieszkaniach. Okej. Okay. Dobra, czemu? Chłopaki, bawiliście się w detektywów. Co znaleźliście? Czemu nagle świat się cały zmienił w LA Noir, człowieku? Zostałem detektywem. Mieszkanie numer 3 jest zamknięte. Być może mieszkający tu mężczyzna coś widział. A może detektyw widział Dźwigur. O, cukierki. Przesłuchamy go później. Ej, gdzie ty idziesz? Poczekaj na mnie. Partner detektywa Dooleya opuścił miejsce prowadzenia śledztwa niechybnie w poszukiwaniu ważnych poszlak. Lewitujący garnek! Pójdę za jego przykładem. Okej. Okay. Dobra, troszeczkę mnie przeraża ten cały LA Noir styl tutaj i zostanie nagle magicznym detektywem Dźwigurem, no ale dobra. Mam sprawdzić piwnicę, no i to jest pewnie tamten jeden pokój, który był zamknięty na dole, co tam byliśmy już wcześniej, no bo tutaj chyba nic nie ma. No i na 100% będzie tam Grzesiu. Już to widzę, ale idę po ciebie, ty śmieciu. Złamię ci kręgosłup. Halo, witam bardzo serdecznie. Dobra, i co teraz? Melduje się detektyw Dooley. Wchodzę do piwnic sprawdzić ważny trop. Mike, jesteś tu? Mike Wazowski? Mike, czy to ty? Mike Wazowski, czy jesteś w tym oto tutaj pokoju? Chyba nie. Przetrzymaliśmy mieszkanie numer 3 w poszukiwaniu... A, no to zajebiście. I mam latać góra-dół jak największy frajer. No przecież nie wytrzymam. Czy to jest prawdziwa robota detektywa? Nie mam pojęcia, ale który to jest pokój numer 3? Chyba ten wyżej. Muszę powiedzieć, że muzyka wcale tutaj nie daje mi poczucia komfortu, to na pewno. Dobra, schodzimy na dół, otwieramy te podejrzane drzwi i zobaczmy, co się tutaj wydarzyło. No to ja, detektyw Dźwigur na tropie. Słodki Jezu. Mike! A więc to był Mike. Mike? Ale... O tam... Ja pierdolę. O ty kurwa, to jest jakiś psycho. Mięso! Ja pierdolę, nie gram w to.
Nie. What the fuck is going on? Gin ty szmatochila, mogę mu skoczyć na łeb? Chyba nie, tak średnio. No cóż, nastała twoja chwila, psychopato. Sprawa zamknięta. Ja pierdolę, dobra, to była ostatnia rzecz, jakiej się spodziewałem, nie? Właśnie miałem się dopytywać, czy to, co się tutaj wydarzyło, to się wydarzyło podczas apokalipsy zombie i jakiś zombiak po prostu sobie zrobił z Majka obiad, ale nie, ewidentnie to był ten oto psychopata, którego niestety nie mogę pochlastać na milion kawałków, a przydałoby się za to, co zrobiłeś Majkowi, ty... Kurde, synu. Psychopaty to ja się tutaj nie spodziewałem. Biedny Mike. Niczym się nie przejmuj, piesku. Pomściłem cię. Pozłożycie jeszcze pół głaska. Jeszcze normalnie kończyny jakichś ludzi tutaj są. What the fuck? Mod Boży. Jeszcze zdjęcie kotka miał. Nie, no przecież nie wytrzymał. On pewnie w imieniu tego kota to robił. Nie jestem pewien, czy jestem w stanie to poszanować, czy może jednak nie. Ale cóż, dobrze i tak, że go zabiłem. Powiadom Tarika, co się stało. No cóż, wychodzimy stąd jak gdyby nigdy nic. Dobra, jesteśmy z powrotem tutaj. Tarik, gdzie jesteś? Już z powrotem? Znalazłeś Majka? Mike to był jego pies. Nie żyje tak samo jak ojciec chłopca. I nie zrobił tego ojciec zarażenia, był pokrojony. Tylko jakiś pojeb. To miejsce jest ponad ludzką wytrzymałość. Słuchaj, Crane. Tu są klucze do magazynu muzeum. Jest tam sporo broni z różnych epok. Może znajdziesz tam dla siebie coś użytecznego. Dzięki, Tarik. Ale mam do ciebie inną prośbę. Jasne, nie ma sprawy. Mówiłeś, że nie znasz się na dzieciach. No, nie bardzo. To się poznaj. Spróbuję. Masz moje słowo. To się poznaj, albo upierdolę ci nogi. O, niczym się nie przejmuj, przyjacielu. Czemu przejście się tu nagle zmieniło? Wcześniej było tu. Podejrzane. Kto odsuwa te kurtyny? Czy to byłaś ty? Dobra, nieważne. No cóż, to zadanie udało nam się ukończyć. On nam dał jakieś klucze do magazynu, ale chyba gra mi nie pokaże, gdzie on jest. Chociaż nie, czekaj, pokazał mi. Serio mam zadupcać znowu na drugi koniec mapy? No goddammit. Błagam, niech mi ktoś pomoże! No dobra. Poczekaj, bo nie trafiłem. Gin! Ty, no nie da się go rzucić, serio, ale gówno. No cóż, w takim razie jesteś zdany sam na siebie, przyjacielu, tak? Jesteś zdany sam na siebie, no i... Jak lew, ale boli! Ty, no chłopca, ucztę se z niego zrobił, jak to jest możliwe, że on jeszcze żyje? Mięsko. Ale chyba niestety, no cóż, nie może go pożreć na moich oczach, także... Gdyby nie ty, urwaliby mi łeb. Co ty nie powiesz? Ty, ja mogę tu wejść w ogóle? Jak ja mam to niby odebrać? Halo? Halo? Czyli to jest, co to jest w ogóle za miejsce? Już tu by? Nie, tu nie by... To w ogóle się... Co? To w ogóle się nie da wejść przecież. O co tu chodzi? Już tu byłem, czy mnie tu nie było? Chwila, bo to, jak to jest to muzeum, czy to jest to miejsce, gdzie Jade umarła, czy to nie jest to miejsce? Nie, no przecież tu się nie da wejść. Nie, no czekaj, to jest chyba to miejsce, czy nie? Czy ja ten quest... Nie, no przecież nie mogłem tego questa wcześniej wykonać, bo go nie było. Okej, jak ja mam tam teraz wejść, czy tam się wchodziło tymi kanałami? Tam się wchodziło tymi kanałami, no ja O. To jest chyba to miejsce. czego się nie robi, aby otworzyć kilka skrzyneczek. Ty, no ale ten quest nie pojawił się wcześniej, czyli ja i tak musiałem to chyba na własną rękę po prostu wpłynąć po wykonaniu już zadania głównego, w którym tu byliśmy. No cóż. Ale czy znajdziemy tu jakąś ciekawą broń? No cóż, zobaczymy. Zebrowa maczeta, 1000 obrażeń, nie najgorzej. No broni już nie za bardzo potrzebuję, no ale cóż, mamy znaleźć jakąś nagrodę. Nie wiem, czy ona będzie jedną z tych broni, które się tu znajdują, czy może czymś innym? Czy może na przykład będzie tym planem, tą skrzynią? No, ewidentnie. What the fuck? Ukończ wszystkie misje poboczne. No cóż, chyba nawet nie muszę wracać do slumsów, aby się upewnić, czy tam niczego nie ma, no bo obecnie dostałem osiągnięcie. Także, no cóż, a miałem to zrobić, tak? Miałem to zrobić. Coś jeszcze jest tutaj? Serio, już ukończyłem wszystkie zadania poboczne, czyli co? A, tu nic nie ma, zajebiście. Dzięki. Czyli co, następny quest to autentycznie może być ostatnie zadanie? Chwila, ile mamy? 92%? Procent fabuły. Czy to serio może oznaczać, że to ostatnie zadanie? Rai zdobył targ z Gierę i lada chwilę zostanie ewakuowany z Haranu. Razem z wynikami badań Zira muszę go powstrzymać. Fakt, że Rai właśnie tego się po mnie spodziewa, nic nie zmienia. Czy to brzmi jak endgame'owy quest? Nie mam pojęcia, ale muszę stąd wydupcać. Cóż, wychodzimy z tego muzeum. No i cóż, póki co obecnie tutaj będziemy kończyć ten odcinek na następnym questem, w którym, no cóż, możliwe, że już pozbędziemy się Raisa, albo przynajmniej, no cóż, spróbujemy stawić mu czoło. Zajmiemy się dopiero w następnym odcinku, także no cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. No i widzimy się w następnym. Siemano!